Wydaje mi się, że nie było mnie w tym miejscu od około 10 kwietnia 2017 roku, ale nieważne. Otóż, jak mogliście zresztą zauważyć, w sierpniu było naprawdę wiele materiałów, co jest całkiem, jak to jeden z widzów powiedział, niecodzienną rzeczą w moim przypadku, a spowodowane jest to tym, że chcę troszeczkę nadrobić tempo, jeżeli chodzi właśnie o wstawianie filmów w ciągu roku, jak to zresztą było w przypadku stycznia, kiedy was za to przepraszałem, że było tak mało filmów, ale nieważne. Jak też mogliście zauważyć, te wszystkie filmy, jakie praktycznie wyszły przez sierpień, to były recenzje sprzętu audio i wydaje mi się, że mogły wam się już troszeczkę przejeść i mam dla was dobrą wiadomość, będzie ich tylko więcej. Tak jest. Ale zapewne wielu z was podczas oglądania tych materiałów zaczęło się mocno zastanawiać, w jaki sposób jestem w stanie tak blisko dojść właśnie z aparatem do słuchawek do kanałowych, które są oczywiście bardzo małe. Otóż odpowiedzią na to pytanie jest obiektyw, który dzisiaj wam przedstawię. To jest Sigma 50mm f2.8 Vintage. Zapraszam do oglądania. Okej, tak więc nie przedłużając, zacznijmy od pierwszego bardzo dużego problemu tego szkła. Otóż bardzo ciężko znaleźć informacje na jego temat w internecie, ponieważ Sigma zrobiła naprawdę wiele konstrukcji 50mm f2.8 makro i tę najpopularniejszą, jaką znajdziecie w internecie, będzie wersja EXDG, która jest oczywiście znacznie nowsza od tego, co trzymam w rękach, posiada autofokus i tak dalej, i tak dalej. To jest wersja z roku 1989. Sigma 50mm f2.8 makro vintage, już tak to nazwijmy, żeby je właśnie odróżnić, posiada przysłonę otwartą o wartości f2.8, która może się zamknąć maksymalnie do f22. Waży 320 gramów, co jest całkiem dużo jak na takie małe szkło, które posiada tylko przysłonę f2.8. Jest to spowodowane tym, że oczywiście jest to szkło makro z przybliżeniem 1 do 1. Mamy tutaj 10 szkieł w 9 grupach, co jest naprawdę bardzo dużą ilością szkła. Dodatkowo mamy tutaj minimalną odległość ostrzenia 19 cm. Żeby wytłumaczyć wam bardzo prosto istotę przybliżenia 1 do 1. Jeżeli posiadamy aparat z matrycą pełnoklatkową i na przykład zapniemy ten obiektyw, to kiedy położymy owada, który w rzeczywistości posiada 13 mm wysokości, to będziemy się mogli zbliżyć na tyle, żeby względem sensora on naprawdę miał 13 mm. A żeby to powiedzieć jeszcze prościej, możemy bardzo, ale to bardzo blisko z tym obiektywem podejść, żeby wyostrzać je na słuchawki dokanałowe, kwiaty, owady i tak dalej, i tak dalej. Przechodząc dalej, jakość wykonania, muszę tutaj wspomnieć, że jest ona tragiczna, ponieważ tylko główna tuba jest zrobiona z metalu i tak naprawdę reszta, co opatula właśnie tę tubę, to jest plastik, tutaj mamy gumę, tutaj mamy plastik, pierścień przysłony to plastik, ogólnie praktycznie wszystko, czego nie dotykamy w głównej mierze, to jest plastik, tylko z tyłu bagnet jest także metalowy. Ja posiadam tutaj bagnet OM, czyli właśnie olimpusowski, stary, ale to szkło wychodziło na naprawdę wiele bagnetów. Wszystkie praktycznie popularne bagnety przy tym szkle były, jak to wygląda zawsze w przypadku Sigmy. Przechodząc dalej, pierścień ostrości. Zrobiony z plastiku, a także gumy, jak już powiedziałem, ale to nie jest jego największa bolączka. I prawdopodobnie osoby, które się znają, zaraz powiedzą, tak, pewnie chodzi mu o to, że zakres jest bardzo nierównomiernie rozłożony. I odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej chodzi mi o to. Otóż obiektyw makro. Normalnym jest, że mamy bardzo duży zakres właśnie przy bliskich obiektach, dlatego od 19 cm do metra mamy około 160-170 stopni zakresu ostrości i reszta to, można powiedzieć, jest od metra do nieskończoności, ale ta reszta to jest około 10 stopni. Macie około 10 stopni obrotu na obiektywie, żeby wyostrzyć się na rzeczy, które są powyżej metra. To znaczy, że strzelanie obiektów, które są oddalone 2 metry od was, jest po prostu niemożliwe. I właśnie sobie teraz przejeżdżę samochód, jakiś bardzo ładny Ford Focus. Powiedz, że to nie jest twoje pole, bo będę miał problem straszny. Jeżeli chodzi o pierścień przysłony, nie mam tutaj żadnych problemów. Posiada on satysfakcjonujący klik, jest on mały, jednak jest bardzo ciężki do przesuwania. Nie ma szans, żebyście uderzyli go przypadkiem i przestawili swoją przysłonę. Posiada pełne stopy, a także pół stopy, dzięki czemu macie troszeczkę większą kontrolę nad waszą przysłoną. Aspekt jakości budowy został omówiony, tak więc teraz czas przejść, jak ostry, a także jakie problemy optyczne trawią Sigma 50mm f2.8 Makro Vintage.
Teraz przechodzimy do naszej niesławnej tablicy ostrości, która także pokaże nam wady Sigmy. I na początek chciałbym tylko wspomnieć, proszę nie sugerować się tutaj danymi. 135 mm zostało wpisane ręcznie do aparatu, zapomniałem tego zmienić. Oczywiście reszta, oprócz przysłony, bo jest manualna, jest wpisana dobrze. Nazwa także jest F28, ponieważ jest to otwarta dziura na Sigmie i jeżeli przełączymy się na F4, to możemy zobaczyć, że Sigmę trawi mocna winieta w przypadku otwartej dziury, która całkowicie znika dopiero przy F56. Otworzmy sobie teraz F28, F4, F56 i F8. One są wszystkie właśnie dobrze podpisane, więc widzicie, gdzie co jest. I sobie teraz przybliżymy właśnie na centrum. I co możemy zobaczyć? Że centrum nawet na otwartej dziurze jest bardzo, ale to bardzo ostre. Jest to po prostu ostrość porównywalna do praktycznie najwyższej ostrości w przypadku Takumara na przysłonie F56. Dostajemy trochę, można powiedzieć, aberracji chromatycznej, ale jest ona bardzo znikoma, przynajmniej w porównaniu z Takumarem, i całkowicie znika w przypadku F4. F56 dodaje nam tylko ostrości, gdzie osiągamy maksimum przy F8. Ale jeszcze zanim przejdziemy do boczków, chciałbym wam pokazać także przysłony F11, F16 i F22, ponieważ jest to obiektyw makro, więc na takich przysłonach, żeby zyskać dostateczną głębię ostrości przy makro, będziemy także często strzelać. I możecie zobaczyć, otworzę sobie jeszcze F8, możecie sobie zobaczyć, że F8 to jest właśnie maksymalna ostrość i na F11 już tę ostrość minimalnie tracimy i ona już coraz bardziej postępuje ze stratą przy F16 i przy F22. Teraz wróćmy sobie na F28, F4, F56 i F8, przejdziemy sobie jeszcze do boczków i zobaczymy, jak te boczki właśnie wyglądają. I muszę powiedzieć, że boczki są naprawdę ostre i tutaj można zobaczyć różnicę już między przysłonami. F28 jest minimalnie mniej ostre, troszeczkę lepiej się to rozchodzi właśnie na F4. F56 dostajemy już totalną żyletę, tak samo jak i F8, co muszę powiedzieć, że Sigma aktualnie jest moim, można powiedzieć, benchmarkiem. Będzie to mój wzorzec do testowania innych obiektywów, ponieważ obiektywy makro zawsze były bardzo ostre, nawet te vintage, i jak widać, także w tym przypadku się to sprawuje. Skoro już wszystkie właściwości optyczne Sigmy zostały przedstawione, to teraz czas na najważniejszą rzecz, czyli przykładowe zdjęcia, a także materiały. Ale zanim jeszcze, oczywiście zapraszam was do polajkowania tego filmu, a także subskrypcji do kanału, jeżeli jesteście nowymi widzami. Czas pokazać, co Sigma 50 mm F28 Macro Vintage z przybliżeniem 1:1 jest w stanie zrobić. Tak się prezentowały zdjęcia, a także filmy Sigmy 50 mm F28 Macro Vintage. Czas na małe podsumowanie. Otóż bardzo ciężko używa się tego obiektywu. Jest to obiektyw, po który ciężko jest po prostu sięgać jako obiektyw, można powiedzieć, uniwersalny, kiedy na przykład chcemy wziąć tylko jeden obiektyw na wycieczkę albo w pewne miejsce. Jest to spowodowane jakością wykonania, jest to spowodowane tym, że pierścień ostrości jest bardzo łatwo przestawić, przez co nasza ostrość najczęściej będzie chybiona i głównie też dlatego, że po jednym metrze mamy tak mały zakres właśnie tego pierścienia ostrości, że wszystko będzie nieostre, no chyba że będziemy strzelać na przysłonie F8, F11, przez co stracimy bardzo dużo światła, nie będzie praktycznie w ogóle rozmycia tła. No teraz aktualnie na przykład nagrywam na F28, więc jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda. I mógłbym powiedzieć, że ten obiektyw jest naprawdę słaby, tylko że jest taki problem, że ja ten obiektyw naprawdę kocham. Dlaczego go kochasz, skoro nie lubisz z niego korzystać? Nie lubię z niego korzystać, ale po prostu kocham go za to, co jestem w stanie nim zrobić. To, co mogę się po prostu zobaczyć na moich planszach. Ostrość jest świetna, rozdzielczość jest naprawdę wspaniała, kolory z tego obiektywu wychodzą naprawdę świetne, co mogę się zobaczyć właśnie na przykładowych zdjęciach. Ten obiektyw, jeżeli dacie mu po prostu trochę czasu, jeżeli przygotujecie się właśnie z nim i będziecie w stanie poznać jego wady i to właśnie, jak się go użytkuje, to możecie zrobić naprawdę świetne zdjęcia, a także filmy nim. Dlatego też wydałem na ten obiektyw 220 zł, jak pamiętam, i to jest chyba jeden z moich najlepszych zakupów, jeżeli chodzi o obiektywy do tej pory. Wydaje mi się, że na pewno to przebija Minolty. Czy przebija to Samyanga? No nie jestem pewien, ponieważ jest to troszeczkę jakby inny typ obiektywu, jest to bardziej obiektyw szerokokątny, ale na pewno
Tego obiektywu zakupu nie żałuję i wydaje mi się, że długo minie zanim kupię jego zamiennik, ponieważ jest on mi naprawdę przydatny, używam go praktycznie cały czas. Nawet teraz staram się nawet trochę robić nim reportażówkę, co jest bardzo ciężkie, ale w przypadku przysłony F8, F11 w pełnym słońcu wychodzi to naprawdę dobrze. I to tyle, jeżeli chodzi o Sigma 50mm f2.8. Muszę uciekać, ponieważ naprawdę ucieka mi już słońce. Jest godzina 19.32, ja sobie chodzę gdzieś tutaj po polach. Nieważne. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Zapraszam także na swojego Instagrama, bitwolf.film, gdzie możecie oglądać moje zdjęcia, oglądać moje Instastory, z którym wracam od września, ponieważ wolałem sobie zrobić przerwę z Instastory, a także pisać do mnie wiadomości na direct message, jeżeli macie jakieś pytania. Tymczasem się z Wami żegnam. Widzimy się przy okazji kolejnych materiałów. Trzymajcie się i na razie.